Cześć, witam ponownie. Jesteśmy u mnie w garażu. Chciałbym dzisiaj pokazać, co w mojej Hondzie Prelude będzie jeździło, czyli tutaj chodzi głównie o silnik, bo tak mówiłem, no, jednostka, która tam jest w tym momencie, zostanie zastąpiona. No i tutaj zdradzę Wam parę szczegółów. Ok, przejdźmy sobie do silnika. Ok, a więc tutaj mamy silnik. Tak mówiłem wcześniej, no, ten silnik, który jest oryginalnie w Hondzie, no niestety zostanie zastąpiony tym oto modelem. Ja już tak, zdążyłem tutaj troszeczkę podziałać z tym silnikiem. Może zacznę od początku. Może niektórzy kojarzą już z wyglądu, niektórzy może nie. Jest to silnik H22A, czyli 200-konna jednostka montowana między innymi w Hondzie Preludzie. Tak samo w innych modelach. Ja tak, rozciągnąłem głowicę. Generalnie go rozebrałem już dosyć sporo. Wszystkie graty tutaj gdzieś leżą w kącie. Do nich pewnie też przejdziemy, jak będę je odnawiał, bo generalnie mam plan każdy z poszczególnych elementów sprawdzić jego sprawność, ewentualnie rozebrać, przeczyścić, odświeżyć. Więc tak, głowica wylądowała u moich znajomych na warsztacie celem sprawdzenia jej, ale o tym może później. To tak, silniczek, no żeby nam się tutaj wiadomo nic nie dostawało, nic ciekawego, został przeze mnie przykryty. W tym momencie wygląda to mniej więcej w ten sposób. Tak widzicie. Tak, co mnie martwi w tym silniku, co bym chciał ewentualnie zrobić. No tak, stan wygląda, generalnie no, nie wygląda jeszcze ciekawie. Mam nadzieję, że po wszystkich zabiegach no, już będzie się to prezentowało i przede wszystkim będzie to dobrze jeździło. Nie miałem okazji tym silnikiem się przejechać, jak on chodzi, więc dlatego zdecydowałem się na rozbiórkę tego silnika i generalnie odnowienie go. Sprzedający no, niestety już ma go wyciągniętego. On oczywiście jeździł w Hondzie w Angliku. Więc no nie wiem, zobaczymy jaka żywotność, no w ogóle głowica w jakim stanie jest, no reszta podzespołów tak samo, no wszystko odnowię, więc mam nadzieję, że pożyje jeszcze ten silnik troszeczkę. Tak, co mnie martwi na pierwszą metę? Otóż przewody wodne, tak jak widać tutaj są dosyć mocno zakamienione. Szczerze powiedziawszy nie wiem jak się pozbyć tego, czy w ogóle to ruszać, czy oczyszczać, czy jednak to zostawić w spokoju. Nie wiem, jeśli macie jakieś podpowiedzi dla mnie, to z miłą chęcią coś wysłucham. Może ktoś rozbiera już takie silniki, nie wiem, nie wiem, czy coś się z tym robi, czyści się to, no nie wiem, nie mam pojęcia. No, jeżeli nie wyczytam na necie nic ciekawego, to jeszcze pojadę się poradzić kogoś. Tak, no tak widzicie, no silniczek jak silniczek, no, generalnie przydałoby się go wymyć, oczyścić, ale tak, ja go jeszcze troszeczkę rozmontuję. No, na pewno chciałem zaglądnąć do niego od spodu, jak tam panewki wyglądają, czy tam wszystko w porządku. Nie wiem, mam nadzieję, że nie będziemy musieli tutaj nic dziać z tołkami, jeśli chodzi o wyciąganie. Co do planów. Czyli tak, mam tutaj silnik H22A 200-konny. Ja generalnie chciałbym go uturbić. Jak niektórzy wiedzą, no bez tulejowania, no to tutaj nie ma zabawy generalnie w jakieś większe moce. Więc na razie pozostanie na planie takim soft turbo, czyli jakieś delikatna sprężarka. No i wiadomo, niedużo dmuchamy, troszeczkę podnosimy moc. Tak naprawdę chyba to będzie tylko dla samego dźwięku, ale no, na pewno będzie to minimalnie lepiej jeździło niż powiedzmy seria. Wiadomo, no jeszcze jakieś tam pobawimy się z dolotem i tak dalej, więc mam nadzieję, że coś z tego wyciągniemy więcej. Ale tak mówię, no to dopiero w momencie, kiedy ten silnik wyląduje jakoś u mnie. Co do jakiejś głębszej modyfikacji turbo tutaj, no to ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, czy tu fundusz w ogóle mój będzie w stanie pokryć koszta przygotowania tego silnika, czyli zakłucia, wytulejowania. Więc obstawiam, że to może kiedyś w dalszych planach. Na razie chciałbym go, tak mówię, odnowić, przygotować pod jakieś delikatne dmuchanie. Czyli no zapewne tutaj troszeczkę podniosę głowicę na jakiejś grubszej uszczelce. No tak, żeby troszeczkę się on nam tutaj odprężył. Oczywiście nie będziemy tu przesadzać z grubością tej uszczelki, żeby nic sobie nie narobić jakichś problemów. Oczywiście tak, jeżeli macie jakieś uwagi,
jeśli przynajmniej chodzi o te przewody wodne, no to piszcie w komentarzach, z miłą chęcią coś poczytam na ten temat. Dalsze prace nad nim, no będę dokumentował tak mniej więcej, chociaż żebyście widzieli, co się tutaj dzieje. Tak naprawdę robię to głównie dla siebie, żeby mieć jakąś pamiątkę tutaj z całego tego działania, jeśli chodzi o Hondę. No i zobaczymy, no, co się będzie działo dalej. No na dzisiaj to chyba wszystko. No nie będę Wam pokazywał tych wszystkich gratów, co tutaj ściągnąłem, bo tego jest dobrych parę pudeł. No wszystko jeszcze, wiadomo, ufajdane w brudzie całym, które zebrało to auto. Na koniec chciałem dodać, że tak, no nie jestem mechanikiem, nie mam dużo do czynienia z mechaniką, wiadomo, jak każdy zapewne no troszeczkę tam grzebie przy aucie, jak coś się zepsuje. No silnika jeszcze nigdy nie rozbierałem, więc zobaczymy, jak mi to wszystko pójdzie. No mam zamiar większość rzeczy robić samemu. Nie wiem, no będę dużo czytał na ten temat. Mam całą serwisówkę, jeśli chodzi o Hondę Prelude i rozbieranie silnika, więc tutaj się tym bardzo mocno posiłkuję. Wiadomo, no wiedza znajomych tutaj będzie potrzebna. Zapewne niektóre osoby będę troszeczkę bardziej tutaj męczył, które się znają na tym temacie. Więc tak, zobaczymy. Znaczy tak, wy zobaczycie za niedługo kolejny film, co tutaj się dzieje dalej, ponieważ, no tak jak mówię, głowicę już oddałem do zakładu, więc w najbliższych dniach pojadę zobaczyć, co tam się z nią dzieje. A więc do zobaczenia, do następnego filmu w takim wypadku.